Siemano, siemano, Meksykano drzwi. Jak co dzień rano otwieram wam drzwi, kurde, bo już chciałem powiedzieć dni. Dni to mi lecą jeden po drugim na trzeźwo. No, ale bardzo dobrze. Kolejny dzień, kolejny poranek, kolejny bez alkoholu. Ale szklanki mam ładne do alkoholu. Ale no, niestety przydają mi się tylko jedyne i wyłącznie do soków. Słuchajcie, no cóż, chciałem dzisiaj nagrać... Ja usiądę sobie. Chciałem dzisiaj, słuchajcie, nagrać... Chciałem dzisiaj nagrać sobie w centrum, pojechać do centrum. No takie były wstępne plany. Jak się obudziłem, to była 4:30. No ale cóż, jak wyszedłem na dwór, stwierdziłem, jaka jest pogoda. No to niestety cały misterny plan poszedł, wiecie gdzie, w pi-nu. No, więc cóż, dlatego nagrywam teraz z domu, bo w Białymstoku niestety pogoda nie jest klarowna, pada deszcz cały czas, z przerwami w sumie, bo szedłem do sklepu po zakupy, po śniadanie i w sumie na cały dzień. To mi dzisiaj te dni się mylą z godzinami, ze wszystkim, z drzwiami. Teraz chciałem powiedzieć, że na tydzień zrobiłem zakupy. Zrobiłem na dzień, na dzisiaj, na jeden dzień, bo mam w sumie mięso już przygotowane, także tylko szczegóły zaraz wam pokażę, co kupiłem. Chciałem nagrać to w sklepie, no ale jak się cofnąłem do domu, to zaczęło padać, więc wróciłem się z powrotem do sklepu i cały i tak zmokłem. Obejrzałem tego poziomkę 13, no bardzo ciekawy człowiek, no słuchajcie, bardzo ciekawy człowiek, z tego co wnioskuję, chyba bezdomny. No ale jak na bezdomnego, to całkiem sobie radzi, całkiem sobie gada, słuchajcie. Czasem bajdurzy, czasem nie, ale całkiem powiem wam szczerze, że trochę mnie zaskoczył. Jeszcze nie patrzyłem Emila Jasinowskiego i Kiecola, ale obejrzę to, na pewno się do tego odniosę, słuchajcie, no. Cóż mogę powiedzieć, no niestety z domu, dzisiaj z domu, po prostu z domu robimy to. Może jeszcze jeden jakiś filmik nagram po południu, jakby się może pogoda trochę sklarowała. Zobaczymy. To już wszystko zależy od pogody, także cóż, jeszcze coś chciałem powiedzieć na ten temat. Aha, w ogóle to bardzo wam dziękuję też za wczoraj, że byliście ze mną. Ci tak samo, co byli na top czacie, tak samo ci, co wpłacali donaty. Naprawdę, ja te pieniądze spożytkuję odpowiednio, bo mówię, postanowiłem, chcę się rozwijać w tym kierunku, żeby robić coraz lepsze materiały, coraz ciekawsze, no ale do tego trzeba przede wszystkim, słuchajcie, do tego trzeba sprzętu, nie? Więc najpierw teraz może trochę pozdrowimy ludzi. Ślepego z Lublina, bo jest Lubin i Lublin. Z Lublina, ślepego, pozdrawiam cię, ślepy. Fajna chusta, co? Sam malowałem, słuchajcie, sam, kurde, ją robiłem. Chyba z półtora miesiąca, albo z dwa mi zajęło nawet. No, malowanie. I to praktycznie dzień w dzień umalowałem. Pozdrawiam także Rafała i cały Nowy Dwór Mazowiecki. Pozdrawiam was wszystkich. Kurde, że ja miał tylko tyle, więcej czasu i pieniędzy. Kurde, ja bym naprawdę poodwiedzał wiele osób, słuchajcie, wiele. Od groma bym poodwiedzał. Od groma osób bym poodwiedzał, ale no niestety, no... No nie da się, niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć. Już szybciej wy mnie odwiedzicie, niż ja bym zacznę jeździć po wszystkich miastach i tak dalej. Do Olsztyna może zapadnę, bo zaciekawiłeś mnie tym tatuażem. A ja mam jeden na dole, na sam dole pleców nieskończony. I tu się, wiesz, zastanowię, nie? Ale to dopiero jak będzie lato, jak będzie ciepło. Teraz kogoś ze Szwecji, czy skąd? Bo nie mogę sobie przypomnieć. Też dajecie takie nazwiska, ja ludzi niektórych nie znam, potem okazuje się, że jest to jakaś postać, która była jakimś, nie wiem, kim tam, zabójcą ludzi, albo nie wiem tam czego. No ale dobra, no zaryzykujmy. Andresa Breivika, Andres Breivik. On chyba ze Szwecji, chyba, ale nie jestem pewien. Wiecie, bo dużo ludzi się przewija. Wczoraj bardzo fajnie mi się gadało z wami. Superancko było. Pozdrawiam też również Piaseczno. No i teraz może zaczniemy powolutku odpowiadać na wasze pytania. Tak, żeby trochę tego, tak, żeby nie było nudno.
Słuchajcie, no pierwszy, wywaliłem 10 pytań, no myślę, że na 5 odpowiem na tym odcinku, na następne 5 odpowiem na następnym odcinku, może popołudniowym, bo dwa gniotki dzisiaj, będzie na poranny kibel i na popołudniowy po obiedzie, po obiedni kibelek. Może tak być? Pierwsze pytanie, które zadał mi jakiś widz, czy szukam pracy? Cały czas wam powtarzam, słuchajcie. Jeżeli mam zamiar szukać pracy, chociaż teraz z tą szóstką, to oj, słaba ta kondycha u mnie jest, naprawdę. Ale dobra, przypuśćmy, że nawet znajdę pracę, to automatycznie ja będę musiał rzucić ten kanał. No, no tak jest, no. Ja pracuję dla was to robię. Nie jestem jedynym youtuberem, kurwa, na całym świecie, który robi, który nagrywa i który tam przykładowo z tego żyje. Więc takie pytanie, no, czy szukam pracy. Moim zdaniem na obecną chwilę to jest moja praca, bo to ja poświęcam też również dla was czas. To nie jest tak, że ja siedzę sobie teraz i gadam, bo nie mam co robić. Nie, a może ja bym wolał iść na spacer sobie, przejść się, nie? Albo sobie poleżeć w łóżku. Ale nagrywam to dla was. Dla was specjalnie przybiłem chustę, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Więc to jest moja obecnie praca i tego się będę trzymał. Live to też jest praca. Trzeba odpowiadać, trzeba czytać. Nie wszystko zdąży człowiek przeczytać, ale trzeba odpowiadać na pytania i tak dalej. To jest jakaś praca. To ja nie mówię, że ona jest... Znaczy nie, ona jest, powiem inaczej. Ona nie jest ciężka fizycznie. To jest praca ciężka psychicznie. Bo kiedy kończysz tego live'a, bo dużo na przykład streamerów... nawet chyba nie czyta, na przykład jak robią jakąś balangę, na przykład gdzieś na podwórku, to oni nawet nie czytają, co tam piszą widzowie, tylko po prostu pokazują, jak ta balanga przebiega, przykładowo, nie? Ja mówię tylko taki przykład. Natomiast ja robię trochę inaczej, no ja staram się czytać, co piszecie, staram się odpowiadać na pytania i naprawdę po dwóch takich godzinach. Dlatego ja robię po 2 godziny. To nie to, że ja mógłbym zrobić to jeszcze tą godzinę przeciągnąć dłużej, nie? Ale dla mnie wystarczająco, wystarczy dla mnie. 2 godziny wystarczy w zupełności, słuchajcie. I tyle, nie? Może zrobię, może następnym razem zrobię 3 godziny. No zobaczymy. I tego. I to jest jakaś, słuchajcie, praca. I dlatego, no... Ja lubię to robić. Mimo tego, że wymurzony potem wychodzę z pokoju i od razu idę na spacer na podwórku. Bez względu na to, czy para, czy nie para, wychodzę na podwórku, żeby odetchnąć świeżym powietrzem. Jak to się mówi. Czyli pierwsze pytanie mamy z głowy. No trochę pociągniemy ten dzisiaj materiał poranny. Pozdrawiam teraz Marcina oraz Kacpra. Pozdrawiam was. Mam nadzieję, że będziecie na następnych live'ach, a także będziecie oglądać filmiki. Jak widzicie, no, moja wspaniała dieta, cud, soczki. No, ale posmakowały mi, powiem wam szczerze, że są lepsze niż piwo. Poważnie. Są lepsze niż piwo. Oraz pozdrawiam także również Marcina Kozaka. Pozdrawiam cię, Marcin. Kozak, no to grubo. No to jak ty, kozak? O, i nie mam na siebie jakiejś nazwy, kozak. Blackman. O, żartuję. Pozdrawiam cię, Marcin. się zatkałem. I oczywiście Paulinę i Łukasza Kuszewskich. Kuszewscy. Nie wiem, czy to jest mąż z żoną, czy siostra z bratem. W każdym razie pozdrawiam was. Pozdrawiam was serdecznie. Oraz bojownika Bombasu. O, to chyba jakiś musisz mieć konszachty z majorem. No właśnie, to do majora, no to słuchajcie, nie no. Jaki on jest, taki on jest, no ale słuchajcie, zobaczcie, że jednak jeździ tam do tego, do pana K. Czy niech on już wraca szybciej na te swoje. Ciekawe, co to będzie za afera, jak oni tam zaczną sprzątać bez niego. O, to będzie dopiero, jak on wróci. A powie, a to tego nie ma, a to tego nie ma. O, kurde, tam jeszcze będzie, jeszcze może być wesoło.
Jeszcze to może być wesoło, słuchajcie. Kiedy live z Łosiem? Nie będzie żadnego live'a z Łosiem, chyba że na podwórku zrobię live'a z Łosiem, bo absolutnie ja Łosia do domu nie wpuszczę. Nie ma takiej opcji. Poza tym ja z Łosiem nie mam kontaktu żadnego. Żadnego i wcale nie zabiegam o kontakt z nim. Natomiast jeżeli jakaś tam okazja się nadarzy, jeżeli już będę miał sprzęt odpowiedni, żeby robić live'y na podwórku, nie? Czy tam na ulicy, no to dlaczego nie? No to może zrobię, no. No. To pytanie no wczoraj, tak? Czy coś piłem? Oczywiście, że piłem coś. Generalnie moje picie opiera się teraz tak, na sokach, na mleku i na wodzie. Więc piłem coś. Jakby nie było, piłem coś. Coś piłem. Gdybym nic nie pił, to na sucho, to ciężko by było wytrzymać. Kolejne pozdrowienia dla Konrada Mazowieckiego. Konrad Mazowiecki, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam cię serdecznie i zapraszam na kolejne moje wypociny. Jacka Sparrowa. Jack Sparrow to taka, to znaczy może ktoś ma taką ksywkę, ale też występował w tym pirackim filmie słynnym z Johnny Deepem. No i oczywiście pozdrawiam, to zawsze takie osoby to serdecznie aż wcale. Pozdrawiam cię serdecznie, Kuba, na twoje 19 urodziny. Obyś był zdrowy, żył dobrze, szczęśliwie. Od serducho dla ciebie. Na 19 urodziny. No, się zaraz rozgadam, znowu wyjdzie 20 minutówka. Pytanie numer 4. No, ciężkie pytanie, bo ja nie wiem, czy powinienem się w ogóle wypowiadać na taki temat. Co będzie, kiedy Konon umrze? No co będzie, kiedy Konon umrze? Pierwsze co będzie, słuchajcie, to będzie, że nie będzie Konona. A drugie co będzie, no to co? Nie sądzę, żeby Majer dostał to mieszkanie, bo nie wiem, bo musiałby mieć dowody, że płacił rachunki na swoje imię i nazwisko, chyba. Chyba jakoś tak to jest, nie? Lub przez zasiedzenie, tylko nie wiem, ile czasu trwa zasiedzenie, to wtedy nie mogą go wyrzucić. A jeżeli ma meldunek, to z tego co wiem, będą musieli mu dać, jak to się mówi, zapasowe lokum jakieś. Chyba. A to pewnie pójdzie pod młotek. Jeżeli Konon nie ma rodziny, no to pójdzie pod młotek. Prawdopodobnie weźmie państwo, no i pewnie sprzeda, no. Najprawdopodobniej tak będzie, no. Tu jeszcze jest kwestia, jak Konon wróci, kurde, ucho mi swędzi. Jak Konon wróci i słuchajcie, kto się tym wszystkim będzie zajmował? Przecież tam on będzie musiał przestrzegać tej diety. Przecież trzeba będzie odpowiednie produkty kupować. Wiem coś o tym, bo ja sam teraz kupuję przecież. Produkty kupować odpowiednie, a nie, że pójdzie i kupi 10 kurde litrów mleka. I ktoś będzie musiał trzymać nad tym rękę. A nie sądzę, że Major się do tego nadaje. Nie sądzę, słuchajcie, na pewno nie. Nie nadaje się raczej do tego. Także tutaj może być różne. To jeszcze może być ciekawie, bo jeżeli tam jakaś opieka stwierdzi, że po prostu, że on nie da rady sam działać, to naprawdę mogą go zamknąć w jakimś zakładzie zamkniętym. No, gdzie będzie miał opiekę i tak dalej. I sprowadzi się do tego samego, jakby umarł, bo znowu pewnie to mieszkanie, tu się wypowiadał nawet Paweł z Warszawy, któremu no. Generalnie też przyznaję rację, no skończy się tak samo, tym samym się skończy, że po prostu miasto to przejmie w zamian za to, że da mu opiekę jakąś tam socjalną, gdzieś tam w jakimś zakładzie zamkniętym, gdzie będzie miał wszystko, tam pewnie dostanie rentę czy coś, nie? A oni to przejmą po prostu i sprzedadzą pod młotek, no. Czyli jakby nie patrzeć, to do jednego się sprowadza. Prawdopodobnie to przejmie państwo. No państwo, no miasto, państwo. Pozdrowię jeszcze Mariusza T. Borodo. Resztę pozdrawiać będę później, na następnym odcinku. Jeszcze, no dobre pytanie.
piąte, ostatnie, bo zaraz przejdziemy do zakupów, bo i tak już to będzie długi odcinek, a ja już trochę powiedziałem, co miałem powiedzieć. Czy walę dyktę? Pewnie, że walę, cały czas, od rana do wiczora. Walę dyktę, jak jakoś świst idzie. No, razem z tym, jak on tam się nazywa? Z poziomka 13, właśnie widziałem materiał, jak testował. Wiecie dobrze, że nie walę dykty. To tylko zmarnowane pytanie wasze jedno jest. No, no, także na razie z tego na razie będzie wszystko. No dobra, jeszcze połowę. Pawła i Sławka, pozdrowie. I Waldemara Pawlaka. No, to nawet jakaś postać, chyba że zbieg okoliczności. Jakaś postać polityczna, z tego co kojarzę. No i dobra, to by było na tyle. Z pozdrowień na teraz, bo jeszcze wam coś nagram dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będzie padać. No to dzisiaj kupiłem na śniadanie nie tylko, no. Kupiłem bułki, jak widzicie. Gdzieś tu muszę odkładać, ale gdzie? Ojejku. Właściwie tu już jadą śniadanie, ale zjem zaraz drugie pewnie. No jak zwykle, no słuchajcie, tony soku. Konon kupował tony mleka jako tony soku. Ja wyląduję na cukrzycę przez soki. Chociaż nie, to są, jak widzicie, 100% soku. Także tutaj chyba cukry proste są, czy jak one tam się nazywają. Co jeszcze tu kupiliśmy, no? Nie wiem, czy mogę jeść. Nie wiem, czy mogę jeść, ale jako przekąska to jest rzecz superancka, słuchajcie. Danio, 3 wystarczy mi na razie, ale to do lodówki pójdzie. No i tak to będzie, to powinno mi wystarczyć na dzień, na półtorej dnia. Tak, żeby nie chodzić 2 razy do sklepu. Kupiłem pineski, bo uwielbiam jeść pineski ostatnio, wiecie. One są naprawdę to zjadliwe. Nie, słuchaj, muszę podopinać niektóre pocztówki od was. Bo pinesek mi już brakło. Kefir, bo mam przecież ugotowane podudzia. I zrobię do tego z sałaty i z kefiru sałatkę taką. Kefir się nadaje, kefir mogę jeść. Także luzik. Tak samo sałatę mogę jeść. No i dokupiłem już oczywiście bananów, bo banany to przede wszystkim, no nie wiem, wiem, że mogę jeść i w ogóle mi bardzo smakują. Także banany są. Także tak wyglądają moje zakupy. Słuchajcie, trzymajcie się zdrowo, zdrowo i malinowo. Nie pijcie za dużo. A ja spróbuję jeszcze coś dzisiaj nagrać. No i naprawdę, jeszcze raz dziękuję dla was wszystkich za to, że byliście na live. Zapraszam na następnego, prawdopodobnie w sobotę. Bo powinien być jutro, ale myślę, że zrobimy w sobotę. Już nie będziemy tak ganiać z tymi live'ami, bo już to nie o to chodzi, żeby już tam, kurde, trzaskać tę kasę, tylko chodzi o to, żeby z wami też pogadać, pośmiać się, pożartować. Tak jak wczoraj miałem wspaniałą rozmowę z tym, jak on się, kurde, nazywał. Z tym, na by, kurde. No, wyleciało mi z głowy, widzisz. Nawet cię nie zapamiętałem, no. Nie boli, tylko jakoś inaczej. No, mniejsza o większość u ciebie. Także prosto spokoju od Meksykano. Pozdrawiam was jeszcze raz i zapraszam na jeszcze kolejny odcinek. Prawdopodobnie jutro też będzie jakiś live'ik. Mam nadzieję, że już będzie w miarę klarowna pogoda, to wybierzemy się do centrum. No i jak zwykle, Meksykano jest 1. Trzymajcie się. Pozdrówka.